Witamy wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Piotr Cykowski. Tutaj widać z nami Karolinę Skowron, dyrektorkę zarządzającą Akcji Demokracji, Natalię Kowalik, kampanierkę, która poprowadzi ze mną to spotkanie, i Jolantę Gromadę, która jest naszą tłumaczką na polski język migowy. Pierwsze minuty będą na takie poznanie się, na trochę poczekanie na osoby, które jeszcze będą dołączać do nas, więc wszystkich zapraszamy do przedstawienia się na czacie, napisania skąd jesteś, co cię przyciąga do akcji. My to tutaj sobie podglądamy i czytamy i witamy Bożenę z Warszawy. Będziemy starać się mówić dosyć powoli ze względu na to tłumaczenie. Też chcę powiedzieć, że to jest pierwsze wydarzenie akcji demokracji, które jest w tłumaczeniu na polski język migowy, w takim duchu budowania dostępności naszych działań. Uczymy się tego, więc też przepraszamy, jeżeli jakieś popełniamy tutaj techniczne błędy, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Tak, więc przypominamy, że jest czat, że pierwsza część będzie w postaci webinaru, a te osoby, które będą chciały zostać na drugą część, dostaną osobnego linka do pokoi na Zoomie. Jest nas już 31 osób. Natalia, może coś ty powiesz teraz. Czy to też coś powiem? No tak, zastanawiam się, co mogę jeszcze powiedzieć. Powiedz, co się będzie działo dzisiaj. Co się będzie działo? Dobra, super, przepraszam, musiałam się zaraz zorientować. Tak jak powiedział Piotr, na początek trochę się przywitamy i zapoznamy. I właśnie omówimy to, co się będzie tutaj działo. O projekcie najpierw opowie właśnie Piotrek Cykowski, w ramach którego się tutaj spotykamy razem z Karoliną. Mówię też o tym, o akcji, dlaczego właśnie się dzisiaj spotykamy, bo poznanie się to jedno, ale też chcę wam zaproponować konkretne działania, więc mam nadzieję, że wam się spodobają. Chodzi oczywiście tutaj o to, żeby was też zachęcić do udziału w naszej Akademii Aktywizmu, której robimy już drugą edycję i mamy nadzieję, że odpowie na wasze potrzeby i na wasz głód robienia własnych kampanii. Bo o tego właśnie się podczas Akademii Aktywizmu uczymy. No, w tej pierwszej części webinaru przygotowaliśmy cztery takie krótkie prezentacje, które trochę pokazują, na czym polega Akademia, co się podczas niej może dziać. Oczywiście nie są to wszystkie tematy, ale na przykład właśnie Bogumił opowie o kampaniowaniu, w taki ogólny sposób, co robimy w akcji i co można robić w ważnych dla nas sprawach. Ania też opowie o naszej demokracji, czyli tej platformie, w ramach której możecie zakładać swoje własne apele i których Ania jako opiekunka naszej demokracji was potem wspiera w wygrywaniu tych spraw. Następnie Iza też opowie trochę o social media, szczególnie o TikToku. To przyznam, też sama jestem na to bardzo ścieżna tę prezentację, bo TikTok to dla mnie czarna magia, a wiemy, że tam są młode osoby, więc ważne, żeby tam być, ważne, żeby tam też wrzucać swoje treści. No i na koniec jeszcze Piotrek Cykowski właśnie opowie o tym naszym bootcampie, o tej Akademii Aktywizmu. Trochę się mylę, bo wcześniej mieliśmy dłuższą nazwę Akademii Aktywizmu i Kampaniowania, bo znam, że teraz ją skróciliśmy troszkę, więc tak myślę o tym, jak czy kampaniowanie, czy aktyw. Także to się będzie działo. A następnie się przeniesiemy do dwóch pokoi. Każdy i każda z was może wybrać, które was interesuje bardziej. W jednym z pokoi Ania i Bogumił opowiedzą trochę bliżej o kampaniowaniu, o naszej demokracji, o konkretnych taktykach, jak można działać tam. Wtedy będzie możliwość zadania konkretnych pytań. Już wtedy z włączoną kamerką, z włączonym mikrofonem. Już nie tylko my będziemy gadać, ale również was do tego będziemy zachęcać. A w drugim pokoju ja razem z Piotrem opowiemy o Akademii Aktywizmu. Jeżeli będziemy jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiemy, tak żeby was zachęcić do zaaplikowania do tego programu i dołączenia do nas na te kilka tygodni weekendowych warsztatów. Ja też przypominam, że jeżeli są nowe osoby, to
Zapraszamy do przedstawienia się na czacie, pisania skąd jesteście, co was tutaj dzisiaj przyprowadza. To może zanim zaczniemy jeszcze, to ja powiem parę zdań o osobach, które dzisiaj będą jeszcze. Już Natalia powiedziała, ale też trochę tak więcej, też pewnie parę zdań się przedstawią. Ja nazywam się Piotr Cykowski i obecnie odpowiadam za koordynowanie, rozwijanie naszego nowego obszaru w ruchu Akcji Demokracji, jakim jest aktywizm lokalny, z taką wizją, jak już zakończy się pandemia. Mam nadzieję, że będziemy mogli też spotykać się osobiście, ale też zależy nam bardzo, żeby zaistnieć w większej ilości miejsc w Polsce, żeby móc się spotykać i wspólnie działać, wspierać takie lokalne, oddolne działania. Więc jest taka nowa dla nas wizja, którą właśnie budujemy i akademia, którą prowadzimy w tym roku, a w zeszłym przeprowadziliśmy taką pierwszą. No, mamy nadzieję, że przyczyni się do tego, że poznamy osoby, które będą chciały z nami dalej działać właśnie w swoich miejscach, też być może z innymi osobami i budować ruch Akcji Demokracji bardziej lokalnie. Natalia Kowalik prowadzi kampanię w obszarze głównie praworządności, też zajmuje się prawami człowieka i innymi rzeczami, innymi tematami w akcji, ale też bardzo wnosi dużo ciekawej wiedzy w obszarze mediów społecznościowych. No a Karolina Skowron zarządza organizacją i sprawia, że to wszystko działa, że na co dzień zespół akcji działa, pracuje. Jesteśmy organizacją, więc też musimy spełniać masę formalnych wymogów, ale też ma duszę aktywistki i z takim przychodzi do akcji backgroundem, zaangażowaniem w ochronę w prawa zwierząt. Dobrze to mówię, Karolina? Czy mnie nie pokręcił? Słuchajcie, już jest prawie 40 osób, więc zaraz zaczniemy tą pierwszą prezentację, którą właśnie poprowadzi Karolina i ja tam też parę zdań powiem o akcji, o tym, co robimy, o tym, co jest dla nas ważne w akcji. Więc zaraz będziemy mogli zacząć. Łomża. Stefan z Łomży nas pozdrawia i Leszek z Warszawy. Witamy was. Cieszymy się, że jesteście. Ja jeszcze może o czasie powiem, że na tę pierwszą część przeznaczyliśmy godzinę, a na drugą pół godziny, czyli tę część w pokojach. Na pół godziny i też się tak tutaj właśnie zwracam do panelistów i panelistek, że będę was pilnować z czasem. Także po 8 minutach z 10 wam przeznaczonych na wasze prezentacje dam wam znać, że już się zbliżacie do końca, żebyście mogli konkludować i kończyć swoje wystąpienia. Danko, bo widzę, że piszesz, że potrzebujesz kontaktu. Proszę napisz na ten kontakt, który maila z prośbą o przekazanie do mnie. Wtedy ten mail trafi do mnie i będę się odzywał. Więc jeżeli pojawią się jakieś takie pytania czy jakieś kwestie, mamy tego maila kontakt@akcjademokracja.pl i możecie nam napisać, że to jest po spotkaniu. Przepraszam, to u mnie coś wyłączę. Dźwięk na chwilę. Tutaj też zachęcam do odpowiedzenia na pytanie, które rzuciła Iza, z jakimi tematami, obszarami praw człowieka czy innych działalności kampanijnych, może kampanie klimatyczne są wam bliskie, dbanie o przyrodę, o prawa zwierząt. Jesteśmy bardzo ciekawi, co was interesuje i w czym działacie, a może chcielibyście dopiero działać, dajcie znać. Dobra, to przechodzimy już po tej przedstawieniu się, przechodzimy do pierwszej części. Jeszcze tylko dla dopełnienia formalności powiem, że spotykamy się tu
ponieważ całe to nasze działanie i projekt, który będziemy opowiadać, to jest dla nas właśnie takie nowe działanie i ono jest realizowane w ramach projektu Wzmocnienie potencjału aktywistek i aktywistów poprzez naukę kampaniowania online, a projekt ten jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. To jest taka oficjalna formuła, którą muszę po prostu opowiedzieć, bo jest to też spotykamy się i te wszystkie działania będziemy też prowadzić dzięki po prostu dofinansowaniu, które otrzymaliśmy jako Akcja Demokracja. To Karolina, ja w takim razie teraz Tobie przekazuję głos. Dzięki, Piotrze. Cześć wszystkim, dzień dobry. Ja po pierwsze chciałam bardzo podziękować, że tak licznie się zgłosiliście i się pojawiliście dzisiaj tutaj, bo akcja jest silna właśnie jako ruch i właśnie dzięki waszemu zaangażowaniu, szczególnie takich osób, które robią ten krok jeszcze więcej i włączają się już bezpośrednio w nasze działania, w nasze akademie. I też chciałam powiedzieć, że to, że przychodzicie właśnie, to, że chcecie działać razem z nami, nadaje sens temu, co robimy. Tak jak Piotr mówił, ja mam wielki zaszczyt koordynować pracami naszego wspaniałego zespołu, kilkunastoosobowego, ale też cały ruch, który jest z nami, jest sercem Akcji Demokracji. I pomyślałam, że nie będę wam akcji przedstawiać dzisiaj, bo bardzo dobrze ją znacie i to też było widać w waszych pytaniach, które się pojawiły w ankiecie. Przeczytałam je z uwagą i nie zdołam się odnieść do wszystkich, dlatego że mam niecałe 10 minut razem z Piotrem na tę część, ale zwróciłam uwagę, że pytaliście dosyć często o nasze plany na najbliższy czas, najbliższy rok w szczególności i pytaliście też o kryteria, jakimi się posługujemy, jak dobieramy kampanię. Te, które razem z wami prowadzimy, te, które prowadzimy jako akcja, ale też na naszej demokracji. Mamy swoje kryteria, które nam pomagają wybrać, szczególnie kiedy jest bardzo dużo obszarów, dużo rzeczy się dzieje, które konkurują ze sobą w jakimś sensie. Także spróbuję wam nakreślić w te niecałe 10 minut nasze najważniejsze plany i w ramach tego wplotę też kryteria, którymi się posługujemy. Najważniejsze jest to, że niedawno stworzyliśmy strategię na nadchodzące 3 lata, taką całościową strategię, która powstała oddolnie wraz z całym zespołem i też wraz z wsłuchaniem się w głos naszego ruchu, bo też zadawaliśmy wam różne pytania właśnie o to, w jakim kierunku powinniśmy pójść. I to jest taki kluczowy dokument, który będzie nas prowadził przez ten trudny politycznie czas. I w ramach strategii określiliśmy sobie 2 najważniejsze filary dla nas. Po pierwsze, szukamy okazji do przyspieszenia zmiany politycznej, a po drugie dbamy o to, żeby zmiana, która nastąpi, do której prowadzimy, była progresywna i była w zgodzie z naszymi najważniejszymi wartościami. I do tych dwóch rzeczy będziemy dążyć na kilka sposobów, które się w tej strategii znajdują. Przede wszystkim stawiamy na partnerstwa. To jest dla nas bardzo ważne, szczególnie w tym roku, bo zwłaszcza w takich trudnych czasach bardzo wierzymy we współpracę, bardzo wierzymy w to, że to ona właśnie da nam siłę, żeby skutecznie walczyć o Polskę naszych marzeń. I po długich rozmowach w naszym gronie doszliśmy do wniosku, że jesteśmy ekspertami przede wszystkim w kampaniowaniu, przede wszystkim w mobilizowaniu ludzi. I dlatego nasze partnerstwa bardzo mocno kręcą się wokół tego, że naszą wiedzę kampanijną chcemy łączyć z wiedzą ekspercką naszych partnerów, którzy właśnie są ekspertami w bardzo konkretnych obszarach tematycznych. Dlatego ci partnerzy liczni są w 4 różnych filarach naszej działalności: prawa człowieka, sprawiedliwość społeczna, ochrona środowiska i prawa zwierząt i praworządność, demokracja. Więc we wszystkich tych obszarach mamy takich eksperckich partnerów, którzy razem z nami prowadzą różne kampanie. I też bardzo ważne jest dla nas to, że planujemy jako część naszej strategii łączyć, czasami w nieoczywisty też sposób, obszary tematyczne ze sobą. I to wynika z tego, że szczególnie właśnie ostatnie lata pokazały nam, jak ściśle powiązane są na przykład prawa człowieka i ochrona naszej planety, ale też praworządność i prawa człowieka, jak mocno są ze sobą związane, co pokazał chociażby wyrok Trybunału ostatnio i wiele innych przykładów. Więc my chcemy podejść całościowo do naszego kampaniowania, chcemy uwzględnić wszystkie aspekty i widzieć właśnie połączenia między tymi obszarami tematycznymi, w których do tej pory kampaniowaliśmy raczej osobno. Więc zamierzamy je pozbierać, działać równolegle i jednocześnie w nich, tak żeby było to jak najbardziej efektywne dla wszystkich spraw, w których walczymy. I tak jak mówiłam wcześniej, my się kierujemy bardzo konkretnymi kryteriami, jak sobie dobieramy te kampanie. To jest dla nas bardzo ważne. Ostatnio spisaliśmy w ramach naszej strategii dokument, który dokładnie już opisuje 6 kryteriów, którym się zawsze będziemy kierować.
Najważniejsze są dwa z nich. One muszą być spełnione za każdym razem, w każdej jednej kampanii. Po pierwsze, sprawa, którą się zajmujemy, musi być zgodna z wartościami akcji. To jest dla nas najważniejsze. A po drugie, musimy mieć pewność albo bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieć faktyczny wpływ na to, co chcemy zmienić. Czyli, że nie będziemy działać po prostu dla samego faktu działania, ale że to, co zrobimy, coś zmieni, sprawi, że osiągniemy ten efekt, który chcemy, no bo po to właśnie działamy, żeby coś zmienić. To są dwa kryteria, które pojawiają się zawsze na początku, jak dobieramy kampanię i one muszą być spełnione. Pozostałe kryteria też są niezwykle istotne. Tutaj musi być spełniony przynajmniej jeden z nich na raz. I na przykład patrzymy na to, co nasz ruch myśli o danej kampanii, czyli wy wszyscy tak naprawdę. Kilkaset tysięcy osób, które znajdują się w naszej tak zwanej bazie, czyli są naszymi aktywistkami, aktywistami, których często pytamy w różnej formie, w ankietach czy w mailach, w jakim kierunku chcą z nami pójść. To jest głos, który bardzo bierzemy pod uwagę jako właśnie jeden z kryteriów. Też bierzemy pod uwagę możliwe partnerstwa w naszych planach, bo tak jak mówiłam, to jest część strategii ważna. Sprawdzamy oczywiście też, czy zdołamy nasze działania sfinansować, bo to jest też bardzo ważny czynnik, czy będziemy w stanie po prostu zebrać pieniądze na konkretne działania, które chcemy przeprowadzić. No i wreszcie zwracamy szczególną uwagę na pilność danej kampanii, czyli czy nasza szybka reakcja może spowodować zmianę, na której nam zależy. Czasami jest tak, że mamy jakieś okienko czasu, w ramach którego jeżeli coś zrobimy, naciśniemy odpowiedni guzik, wpłyniemy odpowiedniego decydenta, to zdołamy coś osiągnąć, a po pewnym czasie już to nie będzie aktualne, więc to też jest bardzo, bardzo kluczowy czynnik. Więc te sześć kryteriów towarzyszyły nam właściwie zawsze w kampaniowaniu w akcji, natomiast teraz pisaliśmy je rzeczywiście, doprecyzowaliśmy w ramach strategii i towarzyszą nam cały czas. I jeszcze w ramach strategii chcemy poszerzyć nasze sposoby działania troszeczkę, to znaczy nasze tak zwane instrumentarium w kampaniowaniu. Mamy plany, żeby jeszcze lepiej naciskać na polityków, na samorządy i na biznes poprzez rzecznictwo i rozwijanie się w obszarze rzecznictwa. Chcemy też budować silne grupy lokalne i tu Piotr jest naszym koordynatorem i osobą, która przede wszystkim prowadzi działania wzmacniające nasz ruch i wzmacniające też naszą obecność lokalną w różnych miejscach. Chcemy wzmacniać aktywistki i aktywistów, też ta akademia będzie tam służyć. I mamy w planach poprawę naszych mediów społecznościowych, tak żeby stały się ważnym narzędziem w naszych kampaniach. I wreszcie w ramach strategii wzmacniamy też zespół i samoorganizację, czyli patrzymy nie tylko na zewnątrz, ale też do wewnątrz, żeby być przygotowanym na maraton, nie na sprint, bo tak myślimy o naszej działalności, że te rzeczy, które chcemy osiągnąć, wymagają, żebyśmy byli mocni wewnętrznie, żebyśmy byli bardzo dobrze przygotowani też do znoszenia trudnych sytuacji zewnętrznych. Więc będziemy się uczyć, będziemy się rozwijać, będziemy wzmacniać kompetencje wszystkich osób w zespole. A jeszcze w pierwszym kwartale tego roku wdrożymy nową infrastrukturę dopasowaną do naszej rosnącej organizacji. Nasza obecna infrastruktura, co pewnie wiecie z naszych maili, troszeczkę już nie nadążała, już nie była w stanie udźwignąć i liczby osób, które z nami działają, ale też liczby kampanii, które prowadzimy czasami jednocześnie. Więc nowa infrastruktura, którą wdrażamy już w tym momencie i pewnie będzie gotowa w 100% do końca marca, umożliwi to, też będzie prostsza w obsłudze i obniży nam też znacząco koszty na technologię. Więc bardzo Wam dziękujemy wszystkim, którzy nam w tej drodze pomogliście, bo był taki okres, kiedy zbieraliśmy na to, żeby wprowadzić tę nową infrastrukturę, fundraisowaliśmy w tym kierunku i teraz już to jest możliwe i to właśnie wdrażamy w tym momencie. I jeszcze już z ważnych 8 rzeczy. Minuta tej części. Dobra, to już przyspieszam. Więc niedługo też czeka Was niespodzianka, nie będę o niej dużo mówić, ale już niedługo zaprezentujemy naszą identyfikację wizualną, która przeszła właśnie fantastyczny lifting dzięki współpracującej z nami agencji twórczej, ale o tym więcej wkrótce. I to by było tyle, jeśli chodzi o taki zarys planów na najbliższe 3 lata, oczywiście w wielkim, wielkim skrócie. Wiele z nich już teraz zaczęliśmy realizować, a ten rok będzie naprawdę wyjątkowy i wyjątkowy właśnie w dużej mierze dlatego, że projekt, o którym dzisiaj opowiemy, będzie realizowany właśnie w tym roku. Więc tu bym oddała głos chętnie Piotrowi, który jest liderem tego projektu, bo opowie w szczegółach o wszystkich ciekawych działaniach, jakie planuje. Dzięki bardzo. Dziękuję. Ja ze względu na czas teraz powiem bardzo krótko o projekcie, ale na koniec, więc zachęcam też do zostania do końca, powiem więcej i też będzie możliwość właśnie w tej drugiej części spotkania, gdzie będziemy mogli się zobaczyć wszyscy i porozmawiać
też jeszcze o tym porozmawiać. Tak jak mówiłem, realizujemy projekt, który ma na celu wzmocnienie potencjału aktywistyk i aktywistów poprzez naukę kampaniowania online. I poza akademią, o której już wspominaliśmy, czyli cyklem szkoleń i warsztatów, które mają pomóc osobom w działaniu lokalnym, będziemy też uczyć się nowych rzeczy w akcji, ale też będziemy się tym dzielić z Wami i z wszystkimi zainteresowanymi osobami, bo będziemy przez najbliższe miesiące testować różne nowe rzeczy i później postaramy się to opisać i udostępnić na stronie internetowej. Nazwaliśmy to Laboratorium Innowacji w kampaniowaniu, no bo też chcemy po prostu nowych rzeczy uczyć się, patrzeć jak kampanie, jak działania różne prowadzą inni i też próbować wdrażać u nas różne rzeczy, ale też z taką misją od początku akcji dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniami, żeby ta wiedza no, nie tylko była u nas, ale też u zainteresowanych osób, które chcą prowadzić podobne działania. Też mam wielką nadzieję na to, że z osobami, które wezmą udział w akademii i innymi najbardziej zaangażowanymi osobami w działanie akcji demokracji lokalnie, będziemy mogli spotkać się w lecie na takim spotkaniu na żywo gdzieś w jakiejś pięknej okolicy i po tych długich właściwie już latach pracy w online spotkać się, porozmawiać, poplanować co dalej. To też jest taka duża moja nadzieja i też szansa, którą daje ten projekt, żeby sfinansować takie duże spotkanie osób zaangażowanych. No i ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć teraz, też będziemy za pewnie najbliższych miesiącach, nie wiem dokładnie kiedy, ale uruchamiać też taką platformę, gdzie ułatwimy też kontakt między sobą, osobom, które są zaangażowane w działanie akcji, chciałyby się poznać, chciałyby razem działać, żeby troszkę wyjść z tego modelu, że my wysyłamy maile, wy możecie coś podejmować, my jako zespół akcji, wy możecie włączać się w działania też, chcemy tworzyć taką przestrzeń, gdzie będziemy zachęcać do po prostu współpracy lokalnej, więc też taką platformę chcemy stworzyć. To chyba na razie tyle z pierwszej części i teraz z tego co pamiętam, to przekażę głos Bogumiłowi. Tak, ja czekam na przypięcie. Jak tutaj Piotr mnie przypnie, to zacznę swoją część. Dobry wieczór. Bardzo miło Was gościć na spotkaniu naszym miło otwartym Akcji Demokracji. Ja chciałbym Wam opowiedzieć o tym troszeczkę o kuchni. Karolina już zaczęła ten temat i tu rzeczy zdradziła. Mówiąc o kuchni naszej organizacji, ja spróbuję opowiedzieć o kuchni kampaniowania, czyli właśnie prowadzenia kampanii, ale co to jest kampania i co to, jak właściwie się te kampanie prowadzi. No, klasycznie kampania kojarzy się z działaniami zbrojnymi, ale albo z kampanią wyborczą. Natomiast to, co my robimy, to nie jest ani kampania wyborcza, ani kampania wrześniowa. Jest to po prostu, są po prostu działania, w których chcemy osiągnąć konkretny cel. Cel, który chodzi o zmianę decyzji, zmianę postawy polityka, samorządowca, wielkiej firmy, korporacji lub jakiegoś środowiska, z którego działaniami się nie zgadzamy. To będzie zmiana negatywna lub zmianę pozytywną, czyli wprowadzenie na przykład jakichś przepisów, które ułatwiają komuś życie lub poprawiają sytuację na przykład przyrodniczą, ekologiczną. Akcji Demokracji już od 7 lat prowadzimy kampanię na rzecz różnych tematów, ale wybierając te kampanie bazujemy na wartościach. To znaczy, że to, co połączyło osoby, które tworzyły Akcję Demokracji na początku i to, co łączy dzisiaj naszą społeczność, to przekonanie, że
chcemy żyć w takim świecie, gdzie z jednej strony jest szanowane środowisko naturalne, gdzie troszczymy się o klimat, o przyszłość naszej planety, ale z drugiej strony jakość życia ludzi, dobre usługi publiczne, wysokiej jakości służba zdrowia, dostępna edukacja, godne życie, ale też jakość demokracji stanowią o tym, co nas łączy. Chcemy działać wspólnie, bo wierzymy, że tylko wtedy, kiedy dużo osób, które łączą wartości, podobne przekonanie, determinację działania, podejmuje działania, tylko wtedy możemy osiągać cele. Prowadząc kampanię oczywiście, myślimy też o tym, żeby była wokół nich strategia. No i czym tutaj będzie ta strategia? Tak? Po pierwsze, kampania musi mieć jakiś cel konkretny, nie powinna mówić o tym, że sprowadzimy na przykład, likwidujemy ubóstwo w Polsce. To raczej byłaby bardzo trudny temat kampanii, jak sobie wyobrażacie, ale już sprawimy, że wszystkie osoby będą żyły na poziomie pewnego minimum socjalnego, byłoby bardzo dużym konkretem, prawda? Bo mamy konkretną liczbę wyliczoną przez Główny Urząd Statystyczny, więc kampania też powinna być konkretna. Powinna też wystartować w dobrym momencie, wtedy, kiedy mamy rzeczywiście szansę na wpływ, no i powinna mieć adresata, który rzeczywiście podejmuje decyzję w tej sprawie. Jak wiecie, często jest tak, że możemy na przykład apelować do jakiegoś ministra, ale wiemy, że decyzję podejmuje Jarosław Kaczyński. Wtedy zastanawiamy się, czy na przykład ten minister jest najlepszym adresatem, czy może trzeba uderzać bezpośrednio do prezesa. Często wiele osób myli kampanię z petycją, z apelem, ze zbieraniem podpisów. Zbieranie podpisów samo w sobie nie jest kampanią. Dopiero wtedy, kiedy jest jedną z taktyk kampanijnych, tak samo jak pisanie maili do polityków, tak samo jak zorganizowanie demonstracji, tak samo jak wykupienie billboardu w jakimś miejscu, doręczenie podpisów czy na przykład spotkania lokalne w całej Polsce, gdzie opowiadamy o jakimś projekcie, w który wierzymy. To wszystko są taktyki, czyli takie kroki, które robimy w przestrzeni publicznej, żeby przybliżyć się do osiągnięcia naszych celów. W jednej kampanii takich taktyk może być szereg. Niektóre kampanie są bardzo krótkie, bo wiemy, że na przykład decyzja będzie podejmowana za tydzień i dwa i wtedy musimy działać bardzo szybko, ale czasem jest tak, że kampanie trwają całymi latami. Są takie kampanie, niestety, na przykład prawa, wtedy to było, postulatem były związki partnerskie. Już na przykład w 2002 roku chyba udało się wnieść to do Sejmu i Senatu i wtedy to przepadło, więc cały czas jakby ta kampania o prawa osób LGBT trwa i różne środowiska podejmują różne działania, współpracują, szukają partnerów. Właśnie partnerów, to też jest bardzo ważna rzecz, bo jak Karolina wspomniała, Akcja Demokracja nie jest organizacją ekspercką, też przez to jesteśmy wielotematyczni, jakby nie jesteśmy w stanie być ekspertami we wszystkich dziedzinach, dlatego szukamy partnerów. Szukamy organizacji, ludzi, z którymi możemy działać wspólnie, którzy znają się na rzeczy i którzy mogą pomóc nam osiągnąć te cele, opowiedzieć nam trochę, pokazać kontekst prawny, pokazać kontekst społeczny. I wtedy razem idziemy do polityków, razem idziemy do decydentów z naszymi postulatami. Oczywiście kampanie Akcji Demokracji nie mogłyby obyć się bez aktywistów i aktywistek. Nie tylko tych osób, które jakby podpisują rzeczy w internecie czy piszą maile, ale również osób, które dorzucają się na działania, które przychodzą na demonstracje, które angażują się w grupę szybkiego reagowania bez naszych wolontariuszek i wolontariuszy, którzy odpisują na maile innych osób, czyli takich aktywistów bardziej zaangażowanych, którzy już są głębiej w tym, co robimy. I też te różne formy zaangażowania, od właśnie udziału w demonstracji, od organizowania jej, od robienia wydarzeń lokalnych, po właśnie wsparcie nas w komunikacji z osobami, które chciałyby się zaangażować, są jak najbardziej prowadzone przez osoby, które działają w naszym ruchu, które działają w Akcji Demokracji. I od początku rola aktywistów i aktywistek jest ogromna i to pewnie
Jeszcze w późniejszym etapie będziemy o tym mówić więcej, ale w takie rzeczy jak właśnie grupa szybkiego reagowania czy grupa wolontariuszy, wolontariuszek, każdy może się włączyć. I może chyba tyle z mojej strony, bo nie wiem, czy Natalia, ty na mnie patrzysz, że już mi się czas kończy, czy dobrze myślę, czy mam jeszcze czas? Jeszcze jest, tak, jeszcze miałam sygnalizować, jeszcze 2 minutki. 2 minutki, tak? Dobrze, to może jeszcze powiem o jednym, że czasem jest tak, że sprawa nie cierpi zwłoki i wtedy zdarzało nam się uruchamiać kampanię w 2 godziny. Co to znaczy? W 2 godziny siadaliśmy, naradzaliśmy się, pisaliśmy apel, obzwanialiśmy partnerów, zapraszaliśmy do współpracy, robiliśmy szybką naradę i pisaliśmy, zapraszaliśmy do współpracy 200 tysięcy osób, które otrzymywały nasze maile, a już następnego dnia byliśmy z konferencją prasową. Akcja też, taką cechą kampaniowania akcji, prowadzenia kampanii przez akcję jest to, że my chcemy działać, jeżeli musimy, to jesteśmy gotowi działać szybko. Również dlatego, że właśnie mamy też tą infrastrukturę technologiczną i łączymy technologię z działaniem na ulicach, żeby osiągać cele, no i zmieniać Polskę, mam nadzieję. Dzięki Bogumił. I teraz następną osobą, która zabierze głos, będzie Ania Tomaszewska. Także zapraszam, Aniu. Czekam na przełączenie mnie na większy obraz i jestem. Mam nadzieję, że w tym wspaniałym momencie Zoom nie postanowi sprawić mi żadnego problemu i uda nam się spotkać. Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z wami i opowiedzieć o naszej demokracji. Przez COVID ostatnio nie mieliśmy zbyt wielu okazji, żeby to robić. Kontaktuję się z osobami, które kampaniują na naszej demokracji głównie przez telefon. Brakuje mi takich spotkań z aktywistami w większych grupach i wspólnego działania. Dużo, dużo też akcji musieliśmy zmodyfikować i dostosować w związku z COVID-em i niestety musieliśmy dostosować też nasze spotkania z aktywistami. A dzisiaj chciałabym powiedzieć wam o stronie Nasza Demokracja, którą koordynuję, którą działania koordynuję i jeżeli będziecie na niej, zdecydujecie się kiedykolwiek kampaniować, założyć tam swój apel, to prawdopodobnie kontakt będziecie mieli właśnie ze mną i miały. I zachęcam do niego bardzo chętnie, brakuje mi tego kontaktu jak najwięcej. Do czego służy strona Nasza Demokracja? Ona służy właśnie do robienia podobnych rzeczy jak Akcja Demokracja, tylko służy do kampaniowania dla indywidualnych osób, dla organizacji innych niż Akcja Demokracja. Tam można wystartować własny apel, założyć apel. Jest specjalny formularz, który po prostu prowadzi przez kolejne etapy tworzenia własnego apelu, własnej petycji. I można rozpocząć swoją własną kampanię, dokładnie tak jak Boguś powiedział. Jakby to jest pewien sposób działania. Nie dla każdego i nie dla każdej sprawy taki apel będzie odpowiedni. Trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest właśnie działanie takie, które pozwoli wpłynąć na waszą sprawę, tak? Którą chcecie zmienić, dokonać tej zmiany, czy za pomocą apelu i kampanii dokonacie tej zmiany. Jeżeli tak, to zapraszam, zachęcam. Bardzo łatwo taki apel wystartować na stronie Nasza Demokracja. I jakby to, co wspomniał Boguś, to jest jakby element, jakby zaczynacie od petycji i to jest jakby początek waszej kampanii. Już jakby tworząc sam apel, tworzycie pewną strategię, tak? Bo wybieracie decydenta, tak jak wspomniał Boguś. To nie zawsze jest ten oczywisty pierwszy, który przychodzi do głowy, ten, na którego da się ostatecznie wpłynąć albo na którego trzeba wpłynąć, żeby uzyskać założony efekt. I jakby planujecie. Zawsze trzeba zrobić jakiś podstawowy harmonogram działań. Jakby założenie apelu to jest ten pierwszy etap, jakby włączacie tam te wszystkie osoby, które popierają waszą sprawę. Bardzo łatwo się zaangażować w takie działanie, jak po prostu podpisanie apelu, a wy uzyskujecie pewną po prostu
możliwość komunikowania się z tymi osobami. Już z osobami, które was popierają, możecie ich zapraszać do dalszych działań, włączać w coraz bardziej angażujące taktyki, do których możecie zaprosić, żeby mogli dalej z wami działać. I to umożliwia właśnie strona Nasza Demokracja. Ja bardzo chętnie pomagam w konsultowaniu wszelkich pomysłów, harmonogramu. Zdarza mi się poprowadzić nawet przez wszystkie etapy umieszczania apelu, ponieważ różne osoby mają różne potrzeby i umiejętności i jesteśmy tutaj bardzo otwarci na to, co i w jaki sposób skonsultować, jak wesprzeć. W następnej części, jeżeli zdecydujecie się dołączyć do pokoju, gdzie będę opowiadała już bardziej szczegółowo o naszej demokracji, to będę mogła odpowiedzieć na wasze pytania, też dotyczące waszych pomysłów na działania. I cóż, chciałam powiedzieć, czym się różni strona Nasza Demokracja od innych stron? Bo jak pewnie wiecie, są też inne strony do zakładania apeli, które są online. I jakby nasza strona oferuje dużo wyjątkowych rzeczy, takich właśnie jak kontakt z żywym człowiekiem, który przede wszystkim czyta wasz apel, jest gotowy go skonsultować, udzielić wam wsparcia, dokonać wszelkich poprawek, które ze swojego doświadczenia wie, że jakby wesprą, wzmocnią wasze działanie. Możecie pisać do osób, które poparły wasz apel, zapraszając do kolejnych taktyk, informując o postępach, o ważnych momentach w waszej kampanii. Te osoby dzięki temu po prostu towarzyszą wam w waszym działaniu i mogą podejmować bardzo konkretne kolejne działania. Razem z wami pojawić się na doręczeniu apelu, wybrać się na pikietę, happening, demonstrację, zależnie od tego oczywiście, czego będzie wymagała dana strategia danej kampanii, jakiej taktyki. Też, co jest ważne, to jest strona, którą administruje Akcja Demokracja. Dla nas ochrona danych osobowych jest bardzo ważna. My jakby dopełniamy wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Więc jeżeli zapraszacie masowo ludzi do tego, żeby podpisali się pod waszym apelem i podali własne dane osobowe, no to oczywiście lepiej działać na platformie, która zapewni tym osobom bezpieczeństwo i wiadomo, co się z tymi danymi dalej stanie, że nie zostaną wykorzystane niewłaściwie. I cóż, pozostaje mi na przykład pokazać wam tę stronę, żeby jeszcze skrócić ten dystans. Ja chciałabym zszerować teraz ekran, żeby pokazać wam, jak wygląda nasza demokracja. I teraz tak, to jest strona główna. Każdy może w każdej chwili, widzicie ekran? Może ktoś napisać na czacie, czy widzi ekran? Widzicie, super. Chciałam się upewnić. Tak wygląda strona Nasza Demokracja. Tutaj się znajdują poszczególne apele. Wszystkie są super ważne dla mnie, dlatego że cechą naszej demokracji jest też to, że znajdują się tutaj wyłącznie kampanie zgodne z wartościami, z duchem ruchu Akcji Demokracji w obszarach, w których my na co dzień działamy, czyli w obszarze praw człowieka, ochrony środowiska i klimatu, sprawiedliwości społecznej oraz demokracji i państwa prawa. I wszystkie te apele są dla mnie super ważne. Jestem w kontakcie z osobami, które tutaj kampaniują. Kampanii, jak widzicie, jest bardzo dużo. Mogą być kampanie założone na najprzeróżniejsze tematy z różnych obszarów. Znajdujemy tutaj kampanie. Zależy po prostu od waszej sprawy. To są bardzo różne sprawy. Jak widzicie, są bardzo lokalne sprawy, jak na przykład Park Sielecki w Warszawie, Puszcza Białowieska, konsultacje psychologiczne dla osób niepełnoletnich. To są po prostu z bardzo szerokiej tematyki sprawy można tutaj znaleźć. Z takich aktualnych, których poparcie mogłabym wam przy okazji polecić, możecie na przykład wybrać antynacjonalizm. Jest Stop finansowaniu faszyzmu, założony przez 14 kobiet z Mostu, które protestowały przeciwko Marszowi Niepodległości. Z obszaru na przykład LGBT+, Małopolska Mój Dom, to jest założony przez aktywistów Akcji Demokracji apel
w sprawie uchwały w Małopolsce anty-LGBT+. 8 minut minęło, Aniu. No to straszne, ale już postaram się jeszcze na przykład z obszaru praw człowieka. Żądamy od władzy, aby zaprzestała przemocy wobec osób niosących pomoc humanitarną na granicy. I jeszcze bardzo szybciutko, ponieważ muszę tutaj jeszcze w tej części zmieścić, oprócz opowiadania o naszej demokracji, chciałabym wam powiedzieć, jak będziemy wspierali kampanię, jeżeli zdecydujecie się w ramach Akademii kampaniowania, jakby założyć własną kampanię, własny apel i poprowadzić własną kampanię, to co będziemy mogli zrobić, żeby was wesprzeć. Więc przede wszystkim będziemy wspierać was naszym doświadczeniem, tak, z codziennego kampaniowania, którym się zajmujemy jako Akcja Demokracja, ale też zależnie od potrzeb i właśnie tematu danej kampanii możemy zorganizować spotkania z odpowiednimi ekspertkami i ekspertami, zależy czy będzie taka potrzeba. Zrobimy filmiki wideo do waszych kampanii i też będziemy je promować, mobilizować w naszych mediach społecznościowych i za pomocą naszych narzędzi, czyli właśnie naszej własnej bazy kontaktów, w której jest kilkaset tysięcy osób, o której wspomniała tutaj też wcześniej nasza dyrektorka Karolina. To jest lista jakby wszystkich osób należących do naszego ruchu, które razem z nami po prostu działają na co dzień i też będziemy mogli wykorzystywać te kontakty, wspierając wasze działania. I bardzo dziękuję. Bardzo chętnie odpowiem na bardziej szczegółowe pytania już później w ramach naszego pokoju, grupy. Boguś będzie mógł opowiedzieć też trochę o taktykach, o tych strategiach, które trzeba tworzyć, planując własne kampanie. Odpowiemy wtedy po prostu na wszystkie wasze bardzo szczegółowe pytania. Dziękuję bardzo. Gdybyś mogła, Aniu, wyłączyć... Właśnie stopuję. Tak. Super. Wielkie dzięki. Tak jak mówi Ania, w drugiej części, jeżeli będziecie mieć pytania do Bogumiła i do Ani, to oni na pewno w pokoju, w którym będą na nie chętnie odpowiedzą. A teraz Iza nam opowie o mediach społecznościowych i o TikToku. Także zapraszam, Iza. Bądźcie, muszę Izę przypiąć. Tak, jeszcze ja jestem przypięta. Tak. Anię już odpinam. Już powinno być OK. Cześć wszystkim. Bardzo mi miło się z wami spotkać tutaj. I teraz czuję taką presję czasu, że te 10 minut, żeby opowiedzieć o kampanii, to jest bardzo mało. Ale spróbuję dać taką zajawkę, a osoby, które zapiszą się do Akademii, będą miały, myślę, szansę, żeby dowiedzieć się więcej. A jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je na czacie i ja też postaram się odpowiedzieć, kiedy skończę opowieść. A chciałabym wam opowiedzieć o pewnej sytuacji, w której się znalazłam. W 2020 roku, pewnie pamiętacie ten moment, kiedy nadszedł lockdown, niewiele można było zrobić. Trudno było poradzić sobie z tym, że nasze organizacje, fundacje, kolektywy znalazły się w sytuacji, gdzie działania, które znaliśmy do tej pory, nie były możliwe do realizacji. Nie mogliśmy działać tak jak do tej pory, trzeba było przenieść się do sieci i nauczyć się właśnie Zooma, na którym dzisiaj się spotykamy, webinarów i różnych tego typu narzędzi, co było dla nas bardzo nowe. Ja wtedy pracowałam w Polskim Czerwonym Krzyżu. Wspólnie z Kamilem Raczyńskim prowadziliśmy projekt dla wolontariuszy, wolontariuszek z całej Lubelszczyzny w 14 małych miejscowościach. No i stanęliśmy przed drugą turą tego projektu, którą musieliśmy zorganizować w pełni online. Wtedy jeszcze wydawało nam się, że jest to chwilowa sytuacja i na pewno lockdown sprawi, że po chwili będziemy mogli wrócić i nadrobić wszystko offline, ale to się, jak widzicie, do dzisiaj jakby sytuacja się nie zmienia i do dzisiaj te narzędzia, które wtedy były niezbędne, wykorzystujemy.
Więc wtedy w 2020 roku, jakoś wiosną, stanęliśmy przed tym, że musieliśmy przeprowadzić rekrutację w 14 małych miejscowościach, ponad 200 osób. No i było to dla nas bardzo trudne wyzwanie. W dodatku, jako organizacja, która też zajmuje się zdrowiem, zajmuje się prawami człowieka, zależało nam bardzo na tym, żeby w jakiś sposób włączyć się w te różne kampanie profilaktyki przeciwko rozprzestrzenianiu się pandemii. Wiele organizacji nagrywało filmiki o tym, jak myć ręce, albo dlaczego, albo szyło maseczki na przykład, tak? Pamiętamy te pierwsze zrywy, kiedy po prostu wszyscy starali się robić to, co umieją, a tak naprawdę nikt jeszcze nie wiedział, jak ten COVID się rozprzestrzenia i co tak naprawdę możemy zrobić. No i my wtedy stanęliśmy przed tymi dwoma wyzwaniami i poczuliśmy, że nie mamy zupełnie kompetencji i wiedzy, co z tym zrobić. Więc zaczęliśmy szukać pomocy. Udało nam się w projekcie, który wtedy realizowaliśmy, przesunąć jakieś małe środki. Małe środki, mówię tutaj o tym, jak kampanie organizacji pozarządowych myślą o małych środkach. Są te środki rzędu takich najmniejszych grantów, tam 1000-2000 zł. I sobie wymyśliliśmy, że zrobimy wtedy kampanię taką marketingową, promocyjną. No więc ja zaczęłam szukać jakiejś agencji, która się tym zajmuje, specjalistów. Udało nam się znaleźć kilka takich agencji, które ja sobie wtedy nazywałam agencjami marketingowymi. Okazuje się, że to są agencje kreatywnej komunikacji, więc tak, właśnie moja wiedza w tym temacie była jeszcze bardzo niewielka. No i odezwałam się do kilku z nich. No niestety okazało się, że nasz budżet wcale nie jest porywający i dla organizacji, dla firm, które zajmują się często budowaniem strategii promocyjnych dużych firm, takich jak Biedronka czy Starbucks, no to nasz budżet jest dosyć zabawny. Ale nie poddawałam się. Udało mi się znaleźć agencję. Agencję Kreatywnej Komunikacji Uszka w Barszczu. No i nasze spotkanie również wyglądało tak, że ja opowiedziałam, co my chcemy zrobić i jaki mamy na to budżet. Moi rozmówcy się uśmiechnęli i powiedzieli, że to bardzo ciekawy pomysł, żeby takie działania i takie potrzeby zrealizować. A wtedy chcieliśmy, żeby współpracująca z nami firma pomogła nam w rekrutacji i zbudowała wspólnie z nami kampanię, która w jakiś sposób przyczyni się do tej profilaktyki antycovidowej i będzie taką kampanią też uświadamiającą społeczną. Ale po kilku dniach otrzymałam od nich telefon i się okazało, że bardzo fajnie wypadliśmy na tym spotkaniu. Mamy ciekawe idee i bardzo wierzymy w to, co chcemy zrobić. Więc agencja zgodziła się zrobić to po prostu charytatywnie i weszli we współpracę z nami, bo chcieli też zrobić coś dobrego, coś fajnego i współpracować z nami jako z organizacją społeczną. No i tak zaczęło się nasze wielkie szkolenie z social mediów i z różnych dziwnych nazw, które musieliśmy sprawdzać, dostając maile od uszek w Barszczu. Dla nas też był wtedy takim problemem, jak zaangażować w ogóle naszych wolontariuszy, no bo my byliśmy przyzwyczajeni, że wszystko się dzieje na żywo. Wiecie, że się dzieje w szkołach, na ulicy, że się chodzi z plakatami, jakby coś się dzieje, a tu nagle mamy lockdown i wszystko musi się wydarzyć w sieci. Uszka zaproponowały nam wtedy TikToka. No i tutaj też mieliśmy szok, co to jest. I jak to działa. Ale daliśmy się szybko przekonać, po prostu ufając, że agencja, z którą współpracujemy, wie, o czym mówi i wie, że jest to platforma, z której korzysta mnóstwo młodych osób, również nasi wolontariusze i wolontariuszki.
No i tak daliśmy się namówić na taki challenge, czyli hashtag Polska Czysta Komórka. Stworzyliśmy challenge pod tą nazwą i zajęliśmy się tematem, którego nikt wtedy w Polsce nie poruszał, czyli dezynfekcją telefonów komórkowych i tym, ile bakterii, wirusów przenosimy poprzez to, że wielokrotnie w ciągu dnia wyciągamy ten telefon w różnych miejscach i dezynfekując ręce, powinniśmy też pamiętać o dezynfekcji telefonów komórkowych. A ponieważ dla TikTokerów i influencerów jest to również forma pracy, ten telefon jest takim narzędziem, które im stale towarzyszy, no to oni również weszli w to, żeby w tej kampanii jakoś zaistnieć. Oczywiście nie było to takie proste, wymagało to od nas dużo pracy, ale słuchajcie, pisaliśmy bezpośrednio do osób, które zajmują się TikTokiem w Polsce. Namówiliśmy ich na to, żeby utworzyli w zakładce Odkryj na głównej stronie polskiego TikToka hashtag Polska Czysta Komórka. I ten jeszcze dwie minuty, jako... przepraszam. Dobra. I ten hashtag widniał na głównej stronie. Namówiliśmy influencerów, wysyłając do nich koszulki z prywatnymi takimi listami i z prośbą, żeby włączyli się w tę akcję. I cała akcja trwała tydzień. Mieliśmy taki, to pokażę wam też, zrobię share screena. Rozsyłaliśmy i wysyłaliśmy też listownie takiego PDF-a, gdzie pisaliśmy o tym, jaka jest idea w ogóle naszej akcji, dlaczego to robimy, po co to robimy. Ale dawaliśmy też jasne instrukcje, jak to zrobić, czyli czego oczekujemy od zaangażowanych osób. Razem z zasadami nagrywania, z tym, jak ten TikTok działa, no tutaj trzeba będzie się bardzo tak, to może tyle wystarczy, bo to jest też skomplikowana instrukcja, ale ona jest jakby przejrzystym językiem dla osób, które nigdy w życiu nie były na TikToku napisana, tak żeby każdy mógł się włączyć w ramach tej kampanii. Co się udało? W pierwsze 24 godziny mieliśmy 1 000 000 wyświetleń. Trochę byliśmy przerażeni, bo ja nigdy takich zasięgów nie widziałam w żadnych social mediach, które prowadziłam, a w różnych organizacjach już byłam. Ale akcja trwała tydzień, no i pod koniec tego tygodnia było już 1 000 000, a w ciągu miesiąca od początku kampanii dobiliśmy do 10 000 000 wyświetleń na TikToku. Taka kampania jest kampanią, którą wycenia się na około 60-70 tysięcy złotych, gdybyśmy mieli wydać na to po prostu pieniądze, tak jak na reklamę. Czyli dotarliśmy do takiej grupy ludzi, gdzie musielibyśmy wydać dużo ponad budżet, który posiadaliśmy, żeby podobne zasięgi osiągnąć. Udało nam się dotrzeć do wielu osób, które też nie były związane z PCK, a obecnie nas wspierają i pamiętają tę kampanię, do wielu osób z naszymi koszulkami i z innymi kampaniami, bo dzięki temu, że tam mieliśmy zasięg 10 000 000, to udało nam się też wiele osób przyciągnąć w ogóle do naszych działań. I to jest taka zajawka. Chciałabym was zaprosić do tego, żebyście weszli na stronę TikToka i wpisali ten hashtag, który teraz wyświetlam, Polska Czysta Komórka. Jest wiele zabawnych filmików. Zachęcam szczególnie do tych, które mają dużo wyświetleń, to są nasi influencerzy, ale to są też firmy, takie jak X.com, które nagrały różne zabawne filmiki. Bo okazuje się, że wystarczy zaprosić ludzi do tego i kreatywność nie zna granic. Więc to jest zajawka. Więcej dowiecie się podczas Akademii Kampaniowania i zachęcam do zadawania pytań na czacie i do tego, żeby przyjrzeć się tej kampanii,
bo ja też pokazałam Wam, jak myśmy zaczynali. Zachęcam Was do tego, żeby się nie poddawać i żeby celować jak najwyżej, również do firm, struktur, osób, które wydają nam się zupełnie nieosiągalne albo nie wiemy, jak to zrobić, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto potrafi to zrobić i może nam pomóc. Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo. Tak, tak rzeczywiście również adresujemy nasze działania Akademii Aktywizmu do osób, które jeszcze nie prowadzą żadnych działań, jeszcze nie zaczęły kampaniować. Także każdy poziom zaawansowany, nawet ten podstawowy, jest mile widziany. I teraz więcej o właśnie Akademii opowie Piotrek Cykowski, który już jest odciszony i słyszymy, jak stuka klawiatury. Tylko jeszcze piszę na czacie dla wszystkich osób zainteresowanych drugą częścią spotkania. Link dla przypomnienia, pod którym ono się odbędzie, i też od razu taka organizacyjna kwestia, jak skończymy tą część spotkania. Ona się zakończy, więc warto sobie ten link zapisać. Macie też w mailu i zaczniemy po krótkiej przerwie. Będzie trzeba się włączyć na osobnego Zooma. Więc wklejam tu link. I już przechodzę do swojej części. Ja chyba Iza jeszcze cię zostawię na chwilę tutaj widoczną, bo też chcę powiedzieć, że wspólnie z Izą będę miał ogromną przyjemność poprowadzić akademię, więc oficjalne ogłoszenie. No i tak zastanawiałem się, jak opowiedzieć o Akademii, ale zainspirowałaś mnie historią i tym, co jak ja zaczynałem 20 lat temu swoją przygodę z aktywizmem, i wtedy też z Izą działaliśmy, może troszkę później, ale to pamiętam taki moment, kiedy trochę nie wiedziałem, jak działać. Zgłosiłem się do lokalnej grupy Amnesty International. I no było to wszystko takie bardzo, no było dużo, miałem dużo zapału do działania, a troszkę nie wiedziałem, w jakim kierunku pójść. I całe szczęście w tej organizacji, mam nadzieję, że jest tak nadal, były różne szkolenia, na które można było się zgłosić po to, żeby przynajmniej jakoś się zorientować, co robić, ale też kiedy zaczynałem jakby już być coraz bardziej aktywistą i osobą, która chce działać na rzecz praw człowieka, okazało się, że takie szkolenia najbliższe z prowadzenia kampanii czy wspinania się po drzewach, żeby rozwieszać banery, tego nie będziemy robić na naszej akademii, ale też z tego, jak docierać do polityków, jak angażować inne osoby. Najbliżej było mi gdzieś w środkowych Niemczech pojechać na takie szkolenie i pamiętam, jak z ekscytacją wspólnie z koleżanką na stopa pojechałem, po to, żeby właśnie uczyć się prowadzenia kampanii. Wtedy w Polsce takich szkoleń za bardzo nie było. I z myślą o tym już od dłuższego czasu taką moją misją jest wspieranie osób, które są zaangażowane na różny sposób w działalności, a w akcji demokracji w szczególności w myśleniu o kampaniowaniu. Stąd w zeszłym roku powstała pierwsza taka akademia, gdzie zebraliśmy 30 osób z całej Polski i dzieliliśmy się naszym doświadczeniem, dyskutowaliśmy o aktywizmie, o kampaniowaniu, a w tym roku postanowiliśmy to powtórzyć i skupić się głównie właśnie na prowadzeniu kampanii, i szczególnie w tym roku chcemy zachęcić osoby, które zajmują się sytuacją w edukacji, czy też prawami człowieka, prawami mniejszości, ale też walką z przejawami faszyzmu w życiu publicznym, do zgłoszenia się. I też chciałem na zachętę, i to zrobiłem specjalnie, zdążyłem przed naszym spotkaniem, udostępnić krótko stronę, która dzisiaj dopiero powstała, więc jeszcze nie jest może najbardziej idealną stroną,
ale to jest z dumą prezentowana strona o rekrutacji na Akademię Kampaniowania 2020-2022. Też chcę powiedzieć, że zeszłoroczna Akademia zebrała bardzo dobre opinie wśród osób zaangażowanych w różne ruchy lokalne i ogólnopolskie. I chyba z takich najważniejszych informacji, które chcę przekazać, to po pierwsze, że dzisiaj właściwie oficjalnie ruszamy z rekrutacją i można się zapoznać z tą stroną, a będzie, wyślemy wszystkim oczywiście informacje w mailu, ja zaraz też wkleję na czata. I do 14 lutego, czyli do walentynek, można przesyłać zgłoszenia, ale też jeżeli z jakiegoś powodu wy się nie zdecydujecie na udział, to będzie nam bardzo zależało, żebyście udostępniły informacje i poszukali w swoim otoczeniu osób, które mogą skorzystać. Bo to jest dosyć wyjątkowa okazja właśnie zdobycia takich doświadczeń. Trochę o programie. Będzie to w sumie 5 weekendowych zjazdów. One się rozpoczną w kwietniu i później będzie jeden w maju i jeden w czerwcu. W pierwszej części skupimy się na takich najważniejszych elementach związanych z kampaniowaniem, ale też budowaniem grup, które później będą wspólnie realizować kampanię. Chcemy, żeby to było bardzo praktyczne doświadczenie dla wszystkich osób, nie takie teoretyczne, żeby właśnie już w trakcie Akademii powstały kampanie, ale też żeby osoby, które się zgłoszą, miały okazję poznać inne osoby, z którymi będą mogły działać dalej i z takich najważniejszych wspomnień, które zostawiły osoby po poprzedniej edycji Akademii, no to właśnie bardzo mocno osoby, które uczestniczyły, podkreślały właśnie to spotkanie z innymi zaangażowanymi osobami, możliwość uczenia się od siebie nawzajem, czerpania inspiracji, siły, nadziei do działania, wszystkiego tego, co jest potrzebne, żeby zmieniać rzeczywistość wokół nas. Więc będą 3 spotkania takie weekendowe dotyczące podstaw kampaniowania. Później będziemy wspierać tutaj zespołem doświadczonych osób z akcji rozwijaniu tych kampanii, a później będą jeszcze 2 takie weekendowe spotkania, w ramach których zaprosimy ekspertów i ekspertki już pod kątem tych kampanii i tych działań, które zaproponują osoby uczestniczące, żeby jak najbardziej wesprzeć i żeby też poszerzyć pomysły na działania, czy je rozwinąć dalej, czy jakoś wesprzeć lokalny wymiar tych działań. To już wszystko będzie zależało od tych potrzeb i my może nie ogłaszamy znanych nazwisk, bo nie o to nam chodzi w tej Akademii. Chodzi o to nam, żeby faktycznie było to praktyczne i dostosowane do potrzeb, czyli też będziemy mocno patrzeć, kogo możemy zaprosić i jak dostosować ten program do potrzeb osób, które właśnie zgłoszą się i zostaną wybrane. Może na koniec zdanie o tym, jak się zgłosić. No po pierwsze, zapoznać się z tymi informacjami na stronie. Po drugie, przeczytać regulamin Akademii. No i wypełnić ankietę zgłoszeniową do 14 lutego. Gorąco Was zapraszam. 8 minut. I będziemy właśnie kończyć tą część spotkania. I chciałem przypomnieć, że właśnie będzie druga część. Będziemy w 2 mniejszych grupach. To osoby, które się zdecydują zostać, mają jakieś pytania. Jedna część spotkania to będzie spotkanie z Anią i z Bogumiłem. Jeżeli zainteresowało Was to, co mówili, i ono będzie się nazywało Nasza demokracja, skrótowo, ale tam będzie Anna i Bogumił, a drugi pokój, w którym będę ja i Natalia i będzie się nazywał Akademia Kampaniowania, i jak wejdziecie pod ten link, jak zacznie się już spotkanie,
to po prostu musicie wybrać jeden z tych dwóch pokoi, do których zostajecie przekierowani i tam już będziemy się widzieć i będziemy mogli rozmawiać.